nie są na swoim miejscu. To nie Ziemia, to Mars. To obraz wykonany przez supernowoczesny komputer, do którego wprowadziliśmy wszystkie dostępne nam dane na temat czerwonej planety. Słoneczne Imperium. Dzisiaj na naszej błękitnej planecie panują warunki, w których może rozwijać się życie. Nie zawsze jednak tak było i nie ma żadnych gwarancji na przyszłość. Gwiezdna podróż. Niewykluczone, że kiedyś będziemy musieli znaleźć sobie inne miejsce do życia. Sześćdziesiąt pięć milionów lat temu w wyniku potężnego zderzenia wyginęło 75% gatunków zamieszkujących Ziemię. Wśród nich także dinozaury. Kosmiczne pociski, komety i asteroidy nadal krążą w przestrzeni i któregoś dnia znowu mogą zaatakować Ziemię. Na naszej planecie zaczyna się robić tłoczno. W dodatku zużywamy zasoby naturalne, gdy tylko znajdziemy dla nich zastosowanie. Kolejna wojna światowa może spowodować katastrofę naturalną. Za rozszerzeniem granic naszego świata przemawia wiele przyczyn. Poza tym pchana jest ku temu przyrodzona naszej naturze ciekawość. Jesteśmy żądni nowych wrażeń. Mars. Jedna z najbliższych nam planet. Bardzo prawdopodobne, że powstanie tu kiedyś ludzka kolonia. Wyprawa na Marsa ma stanowić kolejny rozdział w historii podboju kosmosu. Jej początki sięgają dawnych czasów, kiedy to po raz pierwszy mogliśmy obserwować rozgwieżdżone niebo przez teleskop. Wraz z nadejściem ery badań kosmicznych i rozwojem kosmicznej technologii, nowoczesne teleskopy pozwoliły nam zbliżyć się do planet, do tego stopnia, że możemy nawet oglądać ich powierzchnię. Badania Układu Słonecznego są prostą konsekwencją rozwoju nauki. Na początku składaliśmy tam jedynie krótkie wizyty. Na Ziemię przesyłane były zdjęcia, robione przez przelatujące obok planet rakiety. Kolejnym krokiem były sondy, które wchodziły na orbity planet i zsyłały na ich powierzchnię lądowniki. Na Księżycu zrealizowaliśmy trzeci etap. Dotarł tam bowiem sam człowiek. W takiej właśnie kolejności powinniśmy postępować przy badaniu reszty Układu Słonecznego, Marsa i planet zewnętrznych. Badania kosmosu sięgają odległych czasów. Już w 1610 roku Galileusz po raz pierwszy skorzystał z prostego teleskopu. Najpierw obserwowano niebo gołym okiem. Planety były plamkami światła poruszającymi się wokół gwiazdy centralnej. Teleskop zamienił te plamki w rzeczywiste światy. Pod koniec XVIII wieku zwyczajna obserwacja nieba przez prosty teleskop podwoiła rozmiary znanego nam wówczas Układu Słonecznego. William Herschel, mieszkający w Anglii, kompozytor niemieckiego pochodzenia, sądził, że odkrył nową kometę. W rzeczywistości zaś odkrył on odległego satelitę Słońca, planetę znaną dzisiaj jako Uran. Obserwacje prowadzone przez teleskop mają swoje ograniczenia. Na początku XX wieku wielki astronom amerykański Percival Lowell był przekonany, że odkrył kanały na Marsie. Już przedtem włoski astronom opisał kanali na czerwonej planecie. Włoskie słowo kanali oznacza kanały naturalne bądź sztuczne. Lowell stwierdził, że nie mogą być naturalne, gdyż są ułożone w bardzo regularny sposób. Opierał się przy tym na obserwacjach przeprowadzonych przez jego wielki teleskop. Wykonane przez niego słynne mapy kanałów na Marsie otworzyły epokę sporów o istnienie Marsjan. Dzisiejsze nowoczesne teleskopy naziemne z ledwością nadążają za rozmachem badań Układu Słonecznego. Uzyskane przez nie obrazy zaostrzyły tylko nasz apetyt. Nadszedł kolejny etap kosmicznej podróży – wysyłanie sztucznych satelitów i robotów lądujących na powierzchni planet.
Dzięki spektakularnym zdjęciom przesłanym na Ziemię przez sondy Voyager pod koniec lat 70. i na początku 80. zewnętrzne planety Układu Słonecznego stały się nam dużo bliższe. Następna generacja kosmicznych misji badawczych to roboty lądujące na powierzchni planet i satelity, które mogą sporządzać ich szczegółowe mapy. Najbardziej ambitna wyprawa ma rozpocząć się w październiku bieżącego roku. Rakieta Cassini-Huygens skieruje się ku pierścieniom Saturna i największemu z jego księżyców, Tytanowi. Tytan jest jednym z dwóch znanych nam globów otulonych gęstą azotową atmosferą. Drugim z nich jest nasza Ziemia. Tytan to wyjątkowo zimne miejsce. Gdyby na młodej Ziemi panowała bardzo niska temperatura, to pod pewnymi względami przypominałaby właśnie Tytana. Dotarcie do odległego Tytana zajmie Cassini 7 lat. Po wystrzeleniu w przestrzeń dwa razy okrąży Wenus, raz Ziemię i dwa razy ogromnego Jowisza. Wtedy dopiero, gdy nabierze już odpowiedniej prędkości, 28 tysięcy km na godzinę, wyrzucona zostanie w kierunku Saturna. W listopadzie 2004 roku, gdy zbliży się do otulonego chmurami Tytana, spuści na jego powierzchnię robota Huygens. Huygens jest pojazdem w kształcie spotka o średnicy 2,5 metra. Gdy wejdzie w atmosferę Tytana, będzie poruszał się z prędkością około 6 km na sekundę, 10 razy szybciej niż Concorde. Gdy statek zacznie zwalniać, przed spaleniem się w atmosferze chronić go będą specjalne osłony. Główny spadochron otworzy się, gdy pojazd dojdzie do prędkości 400 metrów na sekundę. Punkt krytyczny znajdować się będzie na wysokości 160 km nad powierzchnią Tytana. Gdy schodząca do lądowania sonda przechodzić będzie przez gęstą atmosferę, umieszczone na jej pokładzie instrumenty zbierać będą dane naukowe. W końcu, kilkaset metrów nad powierzchnią Tytana, włączą się światła i kamery rejestrować będą moment zetknięcia się z globem. Uważa się, że jeżeli przez chmury otaczające Tytana przedziera się wystarczająco dużo światła słonecznego, to jego powierzchnia okrywa się niesamowitą łuną. Dopiero w 2004 roku dowiemy się, czy rzeczywiście tak jest. Misja Cassiniego jest tylko jednym z ogniw nieprzerwanego łańcucha badań kosmicznych, którego początki sięgają lat 50. Cassini to następny krok w naszych badaniach nad Układem Słonecznym. W 1958 roku zaplanowano wysłanie pierwszej misji zwiadowczej. Potem wysyłano sondy, które pozostawały dłużej w otoczeniu planety i robiły więcej pomiarów. W końcu stało się możliwe wysyłanie sample return. Cassini jest urzeczywistnieniem tego kroku. Sondy pobierające próbki stają się równie nowoczesne co Cassini. Wynalazcy z Instytutu Robotów w Bostonie wprowadzają je na wyższy poziom. Pracują teraz nad kosmicznymi łazikami. Te zwinne, samozasilające się roboty, poruszając się jak owady po powierzchni planet, będą zbierać różne dane naukowe. Łaziki kosmiczne to tylko kolejny etap w zdobywaniu kosmosu. Odkąd człowiek postawił stopę na Księżycu, to prawdziwym wyzwaniem stały się loty załogowe na odległe planety i księżyce. Następnym celem jest dotarcie człowieka na Marsa. Mars, spoglądający na nas niczym karmazynowe oko rzymskiego boga, nęci nas już od dawna. Historia badań Marsa to pasmo następujących po sobie wzlotów i upadków. Na początku zdjęcia Marsa wykonane przez Marinera położyły kres trwającej pół wieku naukowej fikcji. Okazało się, że nie ma tam żadnej cywilizacji, żadnego widocznego znaku życia. Powierzchnia Marsa w niczym nie przypominała Ziemi. Potem w 1969 roku Marinery 6 i 7 przybliżyły nam pobrużdżone oblicze czerwonej planety.
Naszym oczom ukazały się groźne kratery. Niektóre z nich mają średnicę kilkuset kilometrów. To bliższe spotkanie uświadomiło nam także, że atmosfera Marsa jest wyjątkowo cienka. Mars okazał się wyjątkowo pechowy dla Rosjan. Od lat 60. kolejne organizowane przez nich misje ponosiły klęskę. Wreszcie w 1971 roku dotarły tam dwie sondy radzieckie. Zebrały one jednak bardzo niewiele danych. Te i następne rosyjskie sondy na Marsie wywołały falę krytyki, gdyż nie przestrzegały one zasad kosmicznej higieny. Do połowy lat 90. podstawy naszej wiedzy o Marsie zawdzięczamy dwóm ekspedycjom amerykańskim. W 1976 roku na Marsa dotarły Viking 1 i Viking 2. Jak dotąd były to najszerzej zakrojone badania i stanowią one milowy krok w historii eksploracji kosmosu. Każdy z Wikingów składał się z dwóch części. Statku orbitalnego, który sporządzał mapę widzianej z góry powierzchni, oraz robota, który odrywał się od rakiety i schodził do miękkiego lądowania. Ponieważ roboty te są bardzo cenne i delikatne, postanowiono nie podejmować ryzyka i nie spuszczać ich na teren skalisty. Wybrano dla nich dwa stosunkowo płaskie miejsca lądowania. Pierwsze zdjęcia powierzchni Marsa. Daleko w kosmosie, na zimnym, pokrytym głazami globie, robot zabrał się do pracy. Każdy lądownik wyposażony był w parę stereoskopowych telewizyjnych oczu, przez które skanował dziwną marsjańską powierzchnię. Z lądownika wysunęło się długie, mechaniczne ramię. Na jego końcu umieszczone były specjalne szczypce, które pobierały glebę i małe skały do badania. Rezultaty tych badań rozczarowały tych, którzy mieli nadzieję na znalezienie życia na czerwonej planecie. Marsjańska gleba okazała się całkowicie sterylna. Nie znaleziono w niej jakichkolwiek śladów, choćby najprymitywniejszych, żywych bądź skamieniałych organizmów. Doba marsjańska jest tylko pół godziny dłuższa niż ziemska, natomiast pory roku trwają dwa razy dłużej. To właśnie statkom orbitalnym Viking zawdzięczamy kolorowe zdjęcia i dane o rzeźbie terenu, które umożliwiły nam sporządzenie modelu marsjańskiego krajobrazu. Wikingi dostarczyły nam również pierwszych kolorowych zdjęć marsjańskich biegunów. Ukazały się nam wyjątkowe, ułożone warstwami złogi lodu i piasku, tworzące na marsjańskim biegunie południowym jasne i ciemne pasma. Uważa się, że to niespotykane ukształtowanie terenu jest skutkiem zmian klimatycznych, w czasie których burze piaskowe stały się częstsze i bardziej gwałtowne. Jeżeli turyści przyszłości zafundują sobie kiedyś wycieczkę na Marsa, to biegun będzie dla nich z pewnością jedną z największych atrakcji. Wyobraźmy sobie, jak narciarze szusowaliby po lodowych zboczach, gdzie grawitacja jest o połowę mniejsza niż na Ziemi. W lecie 1976 roku, w czasie badań prowadzonych przez Wikingi na Marsie, była bardzo ładna pogoda. Szczęśliwie nastąpiła właśnie przerwa w burzach piaskowych, które szalały tam jeszcze rok wcześniej. Uważa się, że związane są one ze zmianami marsjańskich pór roku i występują wtedy, gdy Mars znajduje się najbliżej Słońca. Nie byłby to najlepszy czas na wakacje na Marsie. Wiatr może bowiem rozwijać wtedy prędkość do 400 km na godzinę. Nie wiadomo, co stało się ze statkiem Mars Observer w roku 1993. Wysłał on tylko jedno niewyraźne czarno-białe zdjęcie, zrobione w chwili, gdy przygotowywał się do wejścia na orbitę czerwonej planety. Potem kontakt został zerwany. Według raportu NASA przyczyną niepowodzenia misji była nieszczelność zaworu.
Zwolennicy teorii spisku utrzymują natomiast, że Observer przesłał na Ziemię tak szokujące dane dotyczące tzw. twarzy na Marsie, że NASA zdecydowało się zataić całą sprawę. Widzieliśmy już bardzo wiele miejsc w kosmosie, które kształtem przypominają ludzi lub rzeczy i zawsze znajdą się tacy, którzy mówią, że to znaki cywilizacji. A jeżeli nie zgodzisz się z nimi, to twierdzą, że na pewno coś ukrywasz. Ja więc zawsze tłumaczę ludziom, że nie mamy absolutnie żadnego powodu, by cokolwiek ukrywać. W gruncie rzeczy bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy znaleźli dowody życia na Marsie, ponieważ dużo łatwiej byłoby nam wtedy zdobyć fundusze na wyprawę. A tego przecież właśnie pragniemy i uważamy, że to jest bardzo ważne. Następca Obserwera, Global Surveyor, wystartował w listopadzie 1996 roku. Ten statek dostarczy nam pełnego obrazu całego marsjańskiego świata. Global Surveyor stosuje nowatorską technikę sterowania, dzięki której oszczędza się drogie paliwo. Udaje mu się to, ponieważ wykorzystuje opór cienkiej marsjańskiej atmosfery i stopniowo zmniejsza wysokość, przelatując po kolejnych orbitach. Po 4 miesiącach Global Surveyor znajdzie się w końcu na prawie kolistej orbicie, przechodzącej nas obydwoma biegunami. Umożliwi to zbadanie całej powierzchni Marsa. Autostrada na Marsa robi się zatłoczona. W miesiąc po starcie Obserwera w NASA pełną parą ruszyły prace nad Pathfinderem. Pathfinder jest jak dotąd najbardziej ambitną misją badawczą na czerwoną planetę. Martian Rover, robot Pathfindera, przechodzi końcowe testy. Eksperci NASA opracowują moment lądowania statku. Nigdy jeszcze nie zastosowano takiej techniki. Pathfinder gładko wchodzi w atmosferę Marsa. Cienkie osłony chronią statek przed bardzo wysoką temperaturą wejścia w atmosferę, gdy statek zwalnia z 28 tysięcy do 1600 km na godzinę. Podobnie jak w przypadku lądownika Huygens, uruchomi się tu system spadochronów, które zmniejszą prędkość aż do zaledwie 215 km na godzinę. Na moment przed lądowaniem odpalone są niewielkie rakiety hamujące, a wokół statku rozwija się kokon komór powietrznych. Nie trzeba wykonywać miękkiego lądowania, ponieważ cały statek skacze po powierzchni jak wielka nadmuchana piłka. Każde odbicie jest jak lekkie wciśnięcie hamulca. Energia wytraca się, a prędkość maleje. W końcu ta wielka plażowa piłka zatrzymuje się. Balony powietrza powoli opadają, a statek łagodnie osiada na marsjańskiej powierzchni swego nowego domu. Potem, niczym płatki kosmicznego kwiata, powoli otwierają się baterie fotoogniw słonecznych. Gdy tylko pojawią się pierwsze promienie słońca w obwodach tego niezwykłego robota, popłynie energia elektryczna. Jest 4 lipca 1997 roku. Po wylądowaniu statek przeprowadza kontrolę wszystkich układów. Chociaż wysyłane przezeń sygnały radiowe pędzą z prędkością światła, dotarcie do oddalonej o 190 milionów kilometrów Ziemi zajmuje im około 10 minut. Następny krok Pathfindera to wystawienie czujników i kamer telewizyjnych. Trzeba przecież rozejrzeć się po okolicy. Naukowcy z Laboratorium Badań Napędu Odrzutowego w NASA oceniają stan lądownika i, co najważniejsze, stan robota Rover. Gdy wszystko jest już sprawdzone, Rover wyrusza na poszukiwania. Wizjonerzy mają nadzieję, że misja Pathfindera to tylko mały krok naprzód w podbój kosmosu. Krok,
który doprowadzi nas do podjęcia najtrudniejszego zadania – lądowania człowieka na Marsie. Teraz Księżyc nie wydaje się nam tak nieosiągalny i tajemniczy jak niegdyś. To właśnie w jego stronę kierują się nadzieje ludzi, spoglądających w XXI wiek. Prawdopodobnie powstaną tu kiedyś pierwsze kolonie ludzi na kosmosie. To nie fantazja. Prace nad tym projektem trwają. Japońska firma konstruktorska robi już plany zagospodarowania Księżyca. Nie tylko dla celów naukowych, ale także dla turystyki. Jednak zanim przybędą tu jacykolwiek osadnicy czy turyści, na Księżycu zamieszkają najpierw naukowcy, pionierska grupa kobiet i mężczyzn. Będą oni przemierzać księżycowy glob, zakładać eksperymentalne plantacje oraz wyznaczać najlepsze usytuowanie budowli, kopalni i laboratoriów naukowych. Niektórzy astronomowie sądzą, że Księżyc będzie idealnym miejscem na zainstalowanie teleskopu optycznego. Oddalenie od Ziemi sprawia, że Księżyc jest również wymarzonym miejscem na umieszczenie tam teleskopu radiowego. Najlepiej byłoby go postawić po ciemnej stronie Księżyca, ponieważ mógłby wtedy odbierać sygnały, które nie mogą dotrzeć na Ziemię. Naukowcom, którzy torują drogę przyszłym pokoleniom Księżyca, znajduje się zamrożona woda. Gdyby okazało się, że na południowym biegunie Księżyca rzeczywiście znajduje się woda, to szanse na założenie tam kolonii znacznie by wzrosły. Gdybyśmy natomiast musieli dowozić wodę na Księżyc, to musielibyśmy liczyć się z tym, że jeden człowiek potrzebuje około 19 litrów wody dziennie. Gdyby więc na Księżycu przebywała na stałe 100-osobowa grupa ludzi, to już sam koszt dostarczenia im wody byłby horrendalny. Jednak jeżeli znajdziemy tam zamrożoną wodę, to szanse powodzenia bardzo wzrosną. Być może kolonia na Księżycu otworzy nowy, ekscytujący rozdział w rozwoju badań kosmicznych. Jednak najbardziej niebezpiecznym i wymagającym przedsięwzięciem będzie planowany już teraz lot załogowy na Marsa. Prawdopodobnie odbędzie się on dopiero w pierwszych dekadach przyszłego wieku. Przygotowania do niego są już jednak w toku. Przeszkodą, którą najtrudniej będzie pokonać, jest czas konieczny na dotarcie na Marsa i powrót na Ziemię. Ziemia obiega Słońce prawie 2 razy szybciej niż Mars. Podróż z Ziemi na odległego Marsa dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii trwać będzie 9 miesięcy. Astronautom trzeba będzie zapewnić powietrze, pożywienie, wodę i energię elektryczną na 2,5 roku. Przez ponad 2 lata wystawieni będą na szkodliwe promieniowanie kosmiczne i znacznie zmniejszoną grawitację. Muszą bowiem upłynąć aż 2 długie lata, zanim Ziemia i Mars znowu znajdą się w takiej pozycji, że Ziemia będzie mogła przechwycić statek kosmiczny, którego powrotny lot z Marsa trwać będzie 8 miesięcy. Aby dowiedzieć się, jak ciało człowieka znosi długie podróże kosmiczne, na stacjach na orbicie Ziemi prowadzi się obecnie długotrwałe eksperymenty. W Ośrodku Medycyny Kosmicznej w Kosmicznym Centrum imienia Johnsona w Houston w Teksasie naukowcy badają zmiany w organizmach powracających z kosmosu astronautów. Niezależnie od tego, jak ciężko astronauci pracują na to, by utrzymać się w formie w czasie trwania misji, stan nieważkości i tak robi swoje. Z wiekiem kości kurczą się równomiernie w całym organizmie. Natomiast u astronautów proces ten dotyka tylko kręgosłupa i dolnych kończyn. Wiemy już z doświadczenia, jakie przeszkody trzeba przezwyciężyć. Od 1986 roku kosmonauci na rosyjskiej stacji kosmicznej Mir kładą fundamenty pod długotrwałe podróże kosmiczne XXI wieku. Mir ma duże osiągnięcia. Jednym z nich jest prowadzenie badań nad długotrwałym przebywaniem człowieka w kosmosie. Ludzie mieszkają tam nieprzerwanie. Załoga po załodze, tak, że możemy badać grupę ludzi, którzy mają to już za sobą, i 2-3-osobową grupę przebywającą w danym okresie w kosmosie. Jest tak już od wielu lat. To wspaniale, że ludzie przebywają w kosmosie nie po to, żeby go kolonizować, ale na razie tylko po to, by zobaczyć, jak tam żyje się przez dłuższy czas. W czasie długiej podróży na Marsa nie będzie można robić żadnych przystanków w jakimś przyjaznym człowiekowi otoczeniu. W razie jakichkolwiek kłopotów Houston dowie się o nich dopiero po około 20 minutach, w zależności od odległości statku od Ziemi.
Najlepsze są żywe systemy podtrzymujące życie. Dlatego przy ich opracowywaniu naukowcy podpatrują naturę. W naturze nie ma przegranych. Rośliny wydalają tlen, którym oddychamy. W zamian otrzymują od nas niezbędny im do życia dwutlenek węgla. Dobrą wiadomością dla naukowców jest fakt, że te rośliny używają tego samego dwutlenku węgla, który wydychamy do produkcji tlenu. To tylko część opracowanego przez NASA zaawansowanego systemu podtrzymywania życia. W jednym z eksperymentów naukowiec został zamknięty w pokoju, w którym wykonywał wszystkie czynności wymagane w czasie długotrwałego lotu. Chodziło o to, by odkryć naturalny sposób przetwarzania wydychanego przez astronautów powietrza. Poza tym chciano również, by rośliny wytworzyły maksymalną ilość tlenu, by zmniejszyć do minimum zależność od ciężkich zbiorników z tlenem. System podtrzymywania życia naprawdę na to pozwala. Będzie on utrzymywał astronautów przy życiu, gdy przebywać będą w statku kosmicznym na powierzchni Księżyca czy Marsa. Dostarcza im tlenu, wody, utrzymuje odpowiednią temperaturę. Nigel był zamknięty w pomieszczeniu wypełnionym roślinami przez ponad 2 tygodnie. Chciano zbadać, czy rośliny są w stanie wytworzyć dostateczną ilość tlenu. Najbardziej obawiano się czasu, w którym Nigel wykonywał ćwiczenia fizyczne, ponieważ zużywał wtedy więcej tlenu, który był dostarczany przez rośliny w ograniczonych ilościach. W rezultacie po pewnym czasie zaczął mieć zawroty głowy, ponieważ dostawy tlenu były niewystarczające. Najgorsze, że nie miałem tutaj prysznica i warunki higieniczne były bardzo złe. Nie mogłem nawet używać dezodorantu, ponieważ mogłoby to zaszkodzić roślinom. Dlatego już po krótkim czasie panował tutaj przykry zapach. Trudności szybko wyszły na jaw. Eksperyment był wielkim sukcesem. Pokazał, że w czasie długotrwałych misji badawczych istnieje możliwość odnawiania panującej na statku atmosfery. W Centrum Badań Kosmicznych imienia Kennedy'ego naukowcy chcą włączyć do programu zaawansowanego systemu podtrzymywania życia badania nad uzyskiwaniem wysokowartościowego pożywienia. Jednym z eksperymentów dotyczących życia w kosmosie jest ta uprawa, gdzie ziemniaki współzawodniczą z pszenicą. Oto plony z naszej uprawy. Ten gatunek pszenicy wyhodowany został specjalnie dla systemu podtrzymywania życia. Mamy nadzieję na to, że udowodnimy, że takie uprawy są proste i wydajne, a może któregoś dnia będzie można je założyć w bazie na Księżycu czy na Marsie. Ten specjalny gatunek pszenicy ma ziarna, które są od siebie oddzielone i zmłócone tak, jakby zebrał je kombajn. Wszystkie resztki są dokładnie ważone, by wiadomo było, z czym należałoby się liczyć na przyszłym statku kosmicznym. Pszenica przetwarza energię świetlną, przy czym nie musi to być wcale światło słoneczne. Dobierając różne rodzaje światła i zmieniając jego natężenie, naukowcy starają się odkryć najbardziej efektywny sposób uprawy. Wiele zalet mają również ziemniaki. Jeżeli kiedykolwiek dotrzemy na Marsa, to najprawdopodobniej będziemy tam jeść ziemniaki. Wydaje mi się, że ziemniaki uprawiane taką metodą będą dawać wydajne plony. Oczywiście jedzenie samych ziemniaków może być trochę nużące, dlatego będziemy uprawiać także groszek, soję i inne warzywa. Jeżeli będziemy przebywać w kosmosie przez dłuższy czas, a takiego przypadku dotyczą przecież nasze badania, to rośliną, z którą najczęściej będziemy się spotykać, będą właśnie ziemniaki, ponieważ są łatwe w uprawie i szybko się je przyrządza. Poza tym nie mają one wielu zbędnych liści i łodyg, których trzeba się pozbyć. Te eksperymenty to dopiero początek. Następnym krokiem będą badania nad użytkowaniem ludzkich ekskrementów do nawadniania i nawożenia upraw. Pracujemy nie tylko nad uprawami roślin. Wyzwaniem, które przed nami stoi, jest przetwarzanie wszystkich odpadków i włączenie ich do systemu. Czy będą to odpadki pochodzenia roślinnego, czy też ludzkie odchody, musimy je zużyć i z powrotem wprowadzić do łańcucha pokarmowego. Na Ziemi często przecież stosuje się kompost. Te systemy podtrzymywania życia zostaną dokładnie sprawdzone na długo, zanim na Księżycu czy na Marsie powstaną ludzkie kolonie. Już w roku 2004 zakończyć się mają prace nad pierwszą międzynarodową stacją kosmiczną.
Stacja ta ważyć będzie 500 ton. Docierać tu będą rakiety z czterech różnych wyrzutni z całego świata. Myślę, że w czasie jej istnienia przyjmie około 80 lotów. Jej instalacja elektryczna będzie miała w sumie prawie 100 tysięcy watów. Stacja będzie szeroka na prawie 100 metrów. Stała załoga licząca sobie tylko 6 osób będzie miała do dyspozycji przestrzeń o powierzchni dwóch jumbo jetów, gdzie utrzymywane będzie zwiększone ciśnienie. W Centrum Kosmicznym imienia Johnsona Mark P. Stana oprowadza nas po prototypowej nowej stacji kosmicznej. Wchodzimy teraz do jednego z laboratoriów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W stanie nieważkości łatwiej się będzie tu przemieszczać. Tutaj prowadzone będą badania w wielu dziedzinach, takich jak materiałoznawstwo, biologia oraz hodowla i uprawa roślin. W środowisku pozbawionym grawitacji wykorzystany będzie każdy skrawek powierzchni. Będziemy umieszczać urządzenia nie tylko na ścianach i podłodze, ale także na sufitach. Oprócz laboratoriów badawczych mamy tutaj także pomieszczenie dla członków załogi. By dostarczyć tutaj cały potrzebny sprzęt, nasze statki przylecą tu 30, a statki rosyjskie 15 razy. W tej przygotowawczej fazie będą przebywać tutaj 3 osoby. Docelowo załoga ma się składać z 6-7 osób. To dopiero początek. Spójrzmy w odległą przyszłość. Możliwe, że na orbicie Ziemi powstaną duże stacje kosmiczne, które będą przeznaczone przede wszystkim dla turystów. Niektóre z nich zostaną zbudowane jeszcze dalej, blisko Księżyca lub nawet w bezpiecznej odległości od najbardziej spektakularnych planet, których środowisko jest groźne dla człowieka. Tańsze i dużo łatwiejsze pod względem technicznym będą wycieczki na sąsiadujące z Ziemią asteroidy. Wyprawy w pobliże głowy komety będą z pewnością o wiele bardziej ekscytujące i niebezpieczne. Moglibyśmy się tam udać już w roku 2062, gdy kometa Halleya powracać będzie do wewnętrznego Układu Słonecznego. Astronauci mogliby na niej wylądować, zanim nie będzie za blisko Słońca. Pierwszym celem wielkiej kosmicznej podróży człowieka będzie jednak Mars. Na drodze do gazowych gigantów w zewnętrznym Układzie Słonecznym piętrzą się przeszkody, których na razie nie potrafimy pokonać. Występujące tam promieniowanie jest bardzo niebezpieczne dla człowieka. Poza tym nie można by na nich wylądować, ponieważ na ich powierzchni nie ma stałego gruntu. Natomiast księżyce tych planet wydają się bardziej gościnne. Możliwe, że wspaniałe widoki, które roztaczają się z nich na Jowisza, Saturna, a nawet odległego Neptuna, będą w przyszłości atrakcją dla turystów. Wyobraźmy sobie, że z księżyca Jowisza, Ganimedesa, oglądamy tę ogromną planetę w całej jej wspaniałości. Pomyślmy o cudownych pierścieniach Saturna, które wypełniają sobą połowę nieba, gdy patrzeć na nie z lodowych księżyców tej planety, Euceladusa czy Mimas. Mały Merkury leży najbliżej Słońca ze wszystkich planet wewnętrznych. Tylko jedna sonda badawcza sfotografowała jego podziurawioną kraterami powierzchnię. Nie zapominajmy też o pięknej Wenus, gorącej siostrze Ziemi. Czy moglibyśmy uczynić z niej tropikalny kurort? Aż 15 statków kosmicznych, w tym 14 rosyjskich, penetrowało siarkowe chmury otaczające Wenus. Jednak w dającej się przewidzieć przyszłości nie możemy marzyć o locie załogowym na Wenus. Uniemożliwia go panująca tam bardzo wysoka temperatura i miażdżące ciśnienie atmosferyczne. Wyprawa człowieka na zewnętrzne planety Układu Słonecznego byłaby o tyle trudna, że po pierwsze są one bardzo odległe od Ziemi, a po drugie ich środowisko jest bardzo niebezpieczne. W przypadku planet wewnętrznych napotykamy na inne problemy. Weźmy Merkurego, znajduje się zbyt blisko Ziemi i jest zbyt mały, by posiadać ochronną warstwę atmosfery. Wenus, bliźniaczka Ziemi, jest bardziej dostępna, ale otacza ją bardzo gęsta, trująca atmosfera. Jedynym możliwym do zrealizowania celem jest Mars. Jest to połowę mniejszy od Ziemi i ma cienką atmosferę, ale za to spełnia wiele innych warunków. Dlatego właśnie tam planuje się założenie pierwszej pozaziemskiej kolonii w naszym Układzie Planetarnym. Przed końcem XXI wieku pierwsza wyprawa człowieka na Marsa będzie już należeć do historii.
Możliwe, że miejsce lądowania pionierskiej sondy Viking 1 stanie się zalążkiem. Że wyprawa człowieka na czerwoną planetę któregoś dnia będzie możliwa. Technologia rakietowa końca XX wieku jest w stanie umożliwić człowiekowi podróż na Marsa, o ile tylko znajdą się na to pieniądze. Marzenie stało się możliwe do zrealizowania. Teraz konieczne jest jeszcze polityczne i finansowe wsparcie, by powitać nowe milenium trwającą 2,5 roku podróż kosmiczną. W czasie pierwszej wyprawy na Marsa kosmonauci zrobią sobie prawdopodobnie przystanek na większym z dwóch maleńkich księżyców Marsa, Fobosie, gdzie odzyskają siły po wielu miesiącach wyczerpującego lotu. Statkowi załogowemu towarzyszyć będzie automatycznie sterowana rakieta, na której przewożona będzie większość produktów potrzebnych w czasie pobytu na Marsie. Dzięki robotowi Martian Rover astronauci będą mogli zbadać obszary otaczające miejsca lądowania. Prawdopodobnie częścią wyposażenia wyprawy będzie też mały, lekki samolot, sterowany automatycznie albo nawet przystosowany do obsługi przez pilota. Członkowie wyprawy na Marsa będą mieli całkiem odmienne doświadczenia od tych, które przeżyła załoga Apollo na Księżycu. Nad Księżycem niebo jest jasne. Niebo marsjańskie będzie cieszyć oko astronautów swą głęboką, czerwoną barwą. Szarą księżycową glebę zastąpi gama czerwonych i pomarańczowych odcieni marsjańskiej pustyni. Na Marsie astronauci będą ważyć dwa razy więcej niż na Księżycu. I tutaj jednak będą musieli nosić ciężkie i niewygodne skafandry kosmiczne, które zapewniać im będą tlen i ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Być może okaże się jednak, że największą przeszkodą dla pierwszych Marsjan na Marsie będą nie ograniczenia technologii, lecz ich własna ludzka natura. Doświadczenia prowadzone w małych, odizolowanych grupach naukowców zostały przerwane z powodu różnicy zdań wśród uczestników programu. W Biosferze 2 całkowicie samowystarczalna 8-osobowa grupa próbowała żyć razem w zamkniętym środowisku. To, czego dowiedzieli się o sobie samych, było dla nich zaskoczeniem. Na początku byli przecież w przyjaznych stosunkach. Jeżeli chodzi o społeczny aspekt życia w Biosferze 2, to najgorszą rzeczą był fakt, że chociaż na początku byliśmy wszyscy przyjaciółmi, to z czasem nasze stosunki dramatycznie się pogorszyły. To naprawdę smutne. Jane Poitner prowadzi teraz własną firmę zajmującą się wytwarzaniem mini biosfer. W szklanych słojach umieszcza małe ekosystemy. Pomimo jej przykrych doświadczeń, Jane nie zawahałaby się ani przez chwilę, gdyby mogła wziąć udział w locie na Marsa. Gdyby mi ktoś to zaproponował, to przyjąłbym go z otwartymi ramionami. Pierwszy lot załogowy na Marsa otworzy drogę większym projektom. Japońska firma Obayashi już teraz projektuje przestrzeń życiową dla ludzi, którzy będą stale mieszkać na Marsie. Opiera się przy tym na założeniu, że kiedyś będzie można uzyskiwać wodę z marsjańskiego lodu, który prawdopodobnie znajduje się pod powierzchnią Marsa. Ogromne osłony będą chronić marsjańskich imigrantów przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym i przed gwałtownymi burzami piaskowymi. Tutaj koloniści będą mogli uprawiać rośliny, produkować paliwo i przygotowywać ekspedycje badawcze w odległe zakątki czerwonej planety. Japońscy konstruktorzy to tylko jedni z wielu, którzy zastanawiają się nad tym, jak uczynić z Marsa zieloną planetę. Dla niektórych ten projekt zamkniętego środowiska, stworzony przez Japończyków, to zaledwie krok w realizacji dalekosiężnych planów przystosowania Marsa dla ludzkiej kolonizacji.
Ostatecznym celem jest wytworzenie na Marsie atmosfery, podobnej do tej, którą ma Ziemia. Nie ma wody. Cała zamknięta jest w skałach i w lodowych czapach biegunów. Mija trochę czasu. Wyobraźmy sobie osadników i roboty, ciężko pracujących na powierzchni. Stopniowo przez setki lat planeta ociepla się pod wpływem długotrwałego sztucznego uwalniania gazów i własnego efektu cieplarnianego. Lód powoli topnieje i zapasy wody stopniowo wydostają się na powierzchnię. Poziom wody jeszcze wzrasta, gdy lodowce na biegunach zaczynają się topić. W końcu niecki oceanów, kaniony i dawne koryta rzek na powrót wypełniają się wodą. Mars zaczyna przypominać błękitną planetę. Taka planeta to obraz wymyślony przez projektantów Nowego Świata. Taki ma być zielony Mars. Nowy świat z nowymi oceanami i nowym powietrzem. Jak na Ziemi można było stworzyć tak dalekosiężną wizję? Na początku procesu adaptacji Marsa na jego powierzchnię wyjdzie armia mobilnych robotów, które rozsiewać będą życiodajne substancje. Naukowiec Julian Hiscox zrobił serię specjalnych słoi, w których symulowane są kolejne stadia transformacji Marsa. Słoje marsjańskie to szklane naczynia, w których umieszczamy bakterie i hodujemy je w warunkach zbliżonych do tych, które panują na Marsie. Mają więc cienką warstwę atmosfery złożonej z dwutlenku węgla i naświetlamy je wiązką promieniowania ultrafioletowego. Chcę użyć tych słojów, aby przystosowywać ziemskie organizmy do życia na Marsie w czasie transformowania tej planety. Przy zastosowaniu inżynierii planetarnej po około 200 latach warunki na Marsie będą już odpowiednie do wprowadzania tam mikroorganizmów. Przyspieszy to proces transformacji. Moglibyśmy wysłać tam organizmy wydalające dwutlenek węgla, którego obecność wywoła efekt cieplarniany i planeta ogrzeje się. Nie tylko specjaliści planują transformację czerwonej planety. Pełni entuzjazmu amatorzy z Europy i Ameryki opracowują swoje własne schematy zagospodarowania Marsa. Tutaj znajdowałyby się uprawy. To fantastyczny projekt. Nie mogę się doczekać, kiedy go dokończysz. W Colorado pisarz Robert Zubrin przygotowuje projekt marsjańskiej kolonii. Powinniśmy wykopać głębokie ogrzewane studnie, które w początkowym okresie stanowiłyby źródło wody. Tych wizjonerów, którzy wciąż udoskonalają swoje modele, irytuje opieszałość rządu. Twierdzenie, że nie jesteśmy jeszcze gotowi do wyprawy na Marsa, jest w 100% fałszywe. Nie mamy może jeszcze całego potrzebnego sprzętu, ale dokładnie wiemy, jak go zbudować. Wiemy dużo więcej o tym, jak wysłać ludzi na Marsa, niż wiedzieliśmy w 1961 roku o tym, jak posłać człowieka na Księżyc. Evolution House we wspaniałych londyńskich Kew Gardens to według doktora Richarda Taylora najlepszy przykład tworzenia nowych warunków życia, jaki możemy znaleźć na Ziemi. On również ma wielkie plany związane z Marsem. Na Marsie nie ma wystarczająco dużo gazów, aby mogła się tam wytworzyć na tyle gęsta atmosfera, żebyśmy mogli nią oddychać. Dlatego uważam, że powinniśmy zbudować tam szklarnię, taką jak tutaj. Byłaby to ogromna szklana konstrukcja, której dach wspierałby się na wieżach wysokich na 3 metry. Wydaje się, że to gigantyczny projekt, ale moglibyśmy go w całości wykonać z materiałów znajdujących się na Marsie. Byłoby to dość tanie i można by go zrealizować w dość krótkim czasie. Potrzeba tylko wytrwałości i wyobraźni. Inny angielski miłośnik Marsa, Martin Falk, jest jeszcze bardziej niecierpliwy. Robi eksperymenty w kopalni soli w północnej Anglii. Zszedł pod ziemię, aby znaleźć odpowiedź na dręczące go pytania.
Fock uważa, że kluczem do udanej transformacji Marsa są eksplozje pod powierzchnią planety. Ogrzałyby one atmosferę i dostarczyły niezbędnych gazów. Wedle Fogga drastyczne problemy wymagają radykalnych rozwiązań. Jeżeli okaże się, że dwutlenek węgla uwięziany jest w skałach, to potrzeba będzie wielkiej, wielkiej energii, żeby go uwolnić. Dlatego sądzę, że należałoby przeprowadzić podziemne wybuchy jądrowe w tych warstwach, które zresztą bogate są w dwutlenek węgla. Nie wszyscy się z nim zgadzają. Martin Fock chce uwolnić substancje lotne, które znajdują się bardzo głęboko pod ziemią, przeprowadzając tam reakcje termonuklearne. Można by to zaakceptować jako metodę, ale spowodowałoby to nieodwracalne zniszczenie całych warstw skalnych. Kiedy zagospodarowałoby się już planetę, to nie byłoby żadnego sposobu na odtworzenie naturalnej struktury geologicznej. Kiedyś zbadamy Marsa i być może uda nam się upodobnić go do Ziemi. Wtedy jednak będziemy już pewnie mogli spoglądać dalej w kosmos. Jak daleko, tego nie wiadomo. Być może odkryjemy podobne do Ziemi planety, które będą nadawać się do życia, nie wymagając od nas żadnej interwencji. Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na Księżycu i przyszła wyprawa na Marsa doprowadzą nas może do dalekiego świata, na orbicie jakiegoś nieznanego nam Słońca. Dzielić nas może od niego tak wielka odległość, że może nie starczyć życia jednego pokolenia, aby tam dotrzeć. Nasze wnuki mogą spróbować życia na biosferze 4, wielkim wydrążonym asteroidzie. Byłaby to kosmiczna arka. Wewnątrz znalazłoby się 4000 rodzin i kosmiczne zoo, złożone z wszystkich ziemskich gatunków zwierząt. Opuściliby na zawsze nasz układ planetarny i rozpoczęli kolonizację galaktyki. Już za chwilę na Discovery Science naukowy zawrót głowy, czyli zaskakujące odpowiedzi na z pozoru dziwne pytania, czyli niestandardowa forma przyswajania wiedzy.